Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to ekspres rynkowy, czyli podsumowanie dnia 24 listopada 2016 roku. Zaczynamy dzisiejszy przegląd od protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Dokument dostępny na stronie Narodowego Banku Polskiego to oczywiście informacje istotne dla wszystkich tych, którzy kredytują się w polskich złotych lub też mają zamiar kredytować się w polskich złotych, aby przeczytać, do czego i w jaki sposób podchodzi Rada Polityki Pieniężnej przy ustalaniu poziomu stóp procentowych. Więc mamy tego typu dokument dostępny na stronie nbp.pl. Natomiast koniec końców podsumowanie tego dokumentu jest takie, że część członków Rady zwraca uwagę na relatywnie niskie tempo PKB i tym samym może skłaniać się ku obniżce stóp procentowych, ale z kolei pojawia się tutaj też i druga grupa osób, jeśli chodzi o członków Rady Polityki Pieniężnej, która to spodziewa się bądź też zakłada pojawienie się presji inflacyjnej w Polsce i wtedy też konieczny będzie wzrost poziomu stóp procentowych. Także koniec końców konkluzja jest taka, że przez najbliższe kwartały, to też o czym było na Twitterze Rynków na żywo, przez najbliższe kwartały wydaje się, że taki scenariusz bazowy to scenariusz, który zakłada po prostu brak zmian stóp procentowych w naszym kraju i tego typu informacja właśnie płynie z tego całego protokołu. Link do protokołu na Twitterze Rynki na żywo, jeśli chodzi o właśnie Radę Polityki Pieniężnej, więc to było wydarzenie, jeśli chodzi o Polskę i o stopy procentowe w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia światowe, no to dziś święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, natomiast kontrakty na amerykańskie indeksy funkcjonują i tak też futures na S&P 500, kolejne historyczne szczyty, Dow Jones również, także mamy nowe poziomy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, nowe historyczne rekordy. No i teraz pytanie brzmi, czy ta hossa za oceanem może trwać dalej, jeśli tak, to do kiedy? I o tym wszystkim w rozmowie z Marcinem Boguszem, zarządzającym w Copernicus TFI. Zachęcam do odtworzenia tej rozmowy, która dziś miała miejsce w programie Start Dnia w Rynkach na żywo. Przypominam, od poniedziałku do piątku transmisja od godziny 9.15, więc serdecznie zapraszam do odsłuchania tej rozmowy na stronie rynkinażywo.tv a propos amerykańskiej giełdy i tego, co się tam dzieje. Spoglądając szeroko na światowe kontrakty terminowe, na to, które z nich rosły, które z nich spadały, miedź z tych popularnych surowców do góry dziś, natomiast z kolei, jeśli popatrzymy sobie na złoto czy też na srebro, to dziś według zestawienia finvis.com do dołu. No i też pytanie brzmi, co stoi tak naprawdę za spadkami cen złota chociażby, czy to tylko i wyłącznie mocny dolar, czy też może coś więcej. I o tym w komentarzu prosto z rynku złoto coraz tańsze, który też jest dostępny na stronie rynkinażywo.tv. Zachęcam do zapoznania się z nim, bo jest naprawdę ciekawy i przybliża bardziej sytuację na rynku złota, jeśli kogoś ten kruszec bardziej interesuje. Natomiast na polskiej giełdzie naprawdę niewiarygodna passa, dobra passa, jeśli chodzi o WIG 20. Dziś kolejny plus i to plus prawie 0,6%, 1807,27 punkta. Na takim poziomie zamknął się WIG 20. KGHM wraz z rosnącą ceną miedzi dzisiaj też dosyć pokaźnie do góry, prawie 3,7%, Bank PKO 2,55%, Eurocash 2,7%, no i jeszcze CCC 2% na plusie, natomiast najwięcej traciła Enea 2,53%, Lotos 1,66%, Asseco Poland 1,65% pod kreską. Natomiast ogólnie na WIG-u 20 naprawdę ta passa w tym tygodniu jest znakomita, jeśli chodzi o nasz rodzimy indeks. Patrząc na ostatnie 5 dni i stopę zwrotu, to ponad 3,7%, także systematycznie WIG 20 po tym tąpnięciu w ubiegłym tygodniu pnie się do góry. Więcej o tym również w tygodniowym
przeglądzie rynków dane z serwisu stuk.pl. I jeszcze na koniec zerknijmy, co dzieje się na rynku polskiego złotego, co takiego ciekawego na złotym słychać. Złoty dziś nieco mocniejszy. I tak też za dolara trzeba zapłacić 4,19, a nie na przykład 4,21, jak chociażby wczoraj, czy też w dniu 18 listopada, więc ta siła złotego jest naprawdę relatywnie kosmetyczna w tym momencie. Za franka 4,12 należy zapłacić złotego, 4,42 za euro, bądź też 5,21 za funta brytyjskiego i kurs pary funt złoty akurat tutaj wyszedł nam ostatnio do najwyższych poziomów z wakacji 2016 roku, także odbicie na funcie całkiem pokaźnie. Ogólnie funt trzyma się całkiem nieźle na światowych rynkach i również pomimo tej ostatniej fali umocnienia dolara amerykańskiego, funt w relacji do dolara utrzymuje się na relatywnie wysokich poziomach. I zerknijmy na to, co jeszcze jutro w kalendarzu. No i w nocy dane a propos inflacji z Japonii. To tak a propos tych z Państwa, którzy interesują się japońskim jenem, więc dla niektórych może to być nieprzespana noc, bądź też późny wieczór po prostu. Także mamy dane a propos inflacji z Japonii, a następnie jeszcze z Polski o godzinie 10 jutro stopa bezrobocia. No i na koniec 15.45 ze Stanów Zjednoczonych indeks PMI dla usług. Tak wygląda zestawienie kalendarza makroekonomicznego, jeśli chodzi o kolejne odczyty danych ze światowych gospodarek. Ja natomiast już teraz dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na jutro na żywo na start dnia od godziny 9.15, a także do śledzenia rynków na żywo na Facebooku czy też Twitterze. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia.